Fiszkowa Kartoteka. Podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Fiszkowa Kartoteka. Dzisiaj powiem Wam trochę o premierach książkowych na najbliższe tygodnie, a także o różnych premierach filmowo-serialowych, które są w pewien sposób powiązane z książkami. Więc jeżeli takie rzeczy, taki temat Was interesuje, to zapraszam do słuchania dalej. Zacznijmy od premier książkowych. Większość z nich jest styczniowa, zahaczamy też trochę o luty, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam. Ta lista będzie szła chronologicznie, czyli od najwcześniej wydanej książki aż do najpóźniej wydanej książki i podobnie później będzie z filmami. Pierwszą książką, która mnie zainteresowała z tych zapowiedzi różnych wydawnictw, jest książka Michela Houellebecqa H.P. Lovecraft Przeciw światu, przeciw życiu w przekładzie Jacka Giszczaka z wydawnictwa literackiego. Premiera będzie 15 stycznia 2020 roku. Oto opis tej książki ze strony wydawnictwa. Ateista, skrajny rasista, aspołecznik to niektóre z wielu przymiotów, które przypisuje się Howardowi Phillipsowi Lovecraftowi. Pomimo braku nieposzlakowanej opinii, po jego książki sięgają miliony osób na całym świecie. Serie Zew Cthulhu, W górach szaleństwa i Coś na progu stały się kanonem wśród wielbicieli horroru oraz inspiracją dla niezliczonej ilości twórców. Skąd wziął się fenomen H.P. Lovecrafta? Jednemu z najważniejszych pisarzy początku XX wieku przygląda się Michel Houellebecq, prowokator, skandalista, autor bestsellerowych powieści Mapa i Terytorium, Cząstki elementarne czy Uległość. To nie tylko przybliżenie postaci Lovecrafta, ale również ukazanie prywatnego oblicza Michela Houellebecqa, pozbawionego cynizmu, z uważnością przyglądającego się dziełom swojego mistrza. Okresy twórcze pisarzy dzieli niemalże 100 lat. Pomimo dwóch całkowicie odmiennych epok, w których żyli, możemy dostrzec pomiędzy nimi nić porozumienia, opierającą się często na kontrowersyjnych i prowokatorskich opiniach oraz nihilistycznej postawie wobec świata. Ponowna lektura eseju Michela Houellebecqa, niemalże 30 lat od daty jego pierwszego wydania, pozwala zrozumieć, jaki rodzaj wrażliwości jest bliski pisarzowi, dlaczego H.P. Lovecraft pomija w swoich utworach temat seksu i pieniędzy, ale też skąd u obu pisarzy bierze się brak przystosowania do otaczającej ich rzeczywistości. Kolejna książka to książka również mająca premierę 15 stycznia, Ewa Frysztak, Janusz Górski, Ballada o dziewczynie, w wydawnictwie Charakter. Oto opis wydawnictwa. Choć dziś w Polsce nazwisko Ewy Frysztak niewiele mówi, za granicą jej plakaty stanowią gratkę dla kolekcjonerów. Z rozmowy z Januszem Górskim wyłania się portret nieprzeciętnej kobiety, mistrzyni okładek piwu, eleganckiej damy w naszyjniku z pereł, klnącej jak szewc, a przy tym osoby twórczej i niezależnej. Jej barwnym życiem, trzech mężów, stolik w kameralnej obok stolika Marka Chłaski, przyjaźnie z najwybitniejszymi polskimi grafikami, można by obdzielić kilka biografii. Najważniejsze są jednak jej prace, zwłaszcza tworzone od lat 50. okładki książek, to rysowane za maszystym gestem, z werwą i rozmachem, to znów skonstruowane z imponującą dyscypliną. Twórczość Ewy Frysztak jest odpowiedzią na docierające do PRL-u echa modernistycznego projektowania. Bardzo charakterystyczną, pomysłową i aż do dzisiaj zapomnianą. Ponad 200 reprodukcji z jednej strony przybliża czytelnikowi wizualną atmosferę świata polskiej książki sprzed kilku dekad, a z drugiej stanowi świadectwo wyjątkowego talentu. Tę książkę wybrałam jako zwracającą moją uwagę, ponieważ ja bardzo lubię czytać biografie różnego rodzaju artystów, lubię czytać o ludziach kreatywnych, bo to też w pewien sposób stymuluje mnie troszeczkę do bycia kreatywnym, do niekoniecznie szablonowych zachowań. Kolejna książka, która zainteresowała mnie w zapowiedziach wydawnictw, to znowu książka z wydawnictwa literackiego Sigridur Hagalin Bjørnsdóttir, Święte słowo w przekładzie Jacka Gotka. Książka będzie miała premierę 29 stycznia 2020 roku. Oto opis ze strony wydawnictwa. Świat bez pisma jest bliżej niż się wydaje, najmocniejszy głos literackiej Islandii i nowa powieść autorki bestsellerowej Wyspy.
historia niezwykłego rodzeństwa uwikłanego w rozgrywkę sił, które chcą zmienić losy cywilizacji. Edda i Einar wychowują się w nietypowej rodzinie. Mają wspólnego ojca, ale różne matki, silne kobiety, które postanowiły wspólnie w jednym domu wychować swoje dzieci. Edda cierpi na hiperleksję i komunikuje się ze światem wyłącznie za pomocą przeczytanych książek, z których może cytować całe strony. Einar z kolei ma głęboką dysleksję i ogromne problemy z czytaniem. Mimo to rodzeństwo łączy wyjątkowa więź. Dorosła Edda pokonała przynajmniej pozornie swoje zaburzenie i zyskuje popularność w internecie. Wychodzi za mąż, rodzi syna, po 3 dniach od porodu znika bez śladu. Zamknięty w sobie Einar wyrusza na poszukiwania siostry. Aby rozwiązać zagadkę, musi przemierzyć drogę do obcego świata i stanąć twarzą w twarz z niezwykłą przeszłością rodziny. Jak introwertyk z Islandii poradzi sobie w Nowym Jorku, czego dowie się o swojej siostrze i tajemniczej firmy Alex Analytica, z którą związana jest od lat? Święte Słowo to znakomite połączenie dramatu rodzinnego, powieści sensacyjnej i mrocznego klimatu Islandii, tak dobrze znanego czytelnikom z powieści Wyspa. To powieść o pasji czytania, ucieczce i podróżowaniu, o ludzkiej cywilizacji znajdującej się na rozdrożu, o cudownym labiryncie naszych umysłów. I tu mi się spodobało kilka rzeczy. Przede wszystkim to, że jest to książka z Islandii. Po drugie to, że jest tutaj właśnie to zdarzenie dysleksja i hiperleksja. Będzie tutaj sporo prawdopodobnie właśnie o czytaniu. No i plus to, że będzie tam jakaś część książki, jakaś część fabuły będzie się działa w Nowym Jorku, co jest dla mnie zawsze dużym plusem książki. Kolejna premiera to Małgorzata Sidz, Kocie chrzciny, lato i zima w Finlandii, wydana w wydawnictwie Czarnym. Premierę będzie miała 12 lutego 2020 roku. Kocie chrzciny to pretekst do świętowania, muzyki, śpiewu. Finowie umieją imprezować i nie stronią od alkoholu tak w towarzystwie, jak w samotności. To słynne fińskie gaciopicie w domu, na kanapie, w bieliźnie lub wyciągniętych dresach. Ale Małgorzata Sidz zaprasza nas nie tylko do zabawy. Uchyla przed nami drzwi do fińskich domów, przedstawia fińskie rodziny, opowiada o fińskiej mentalności, o pracowitości i wyrozumiałości, alkoholizmie i samotności. Zabiera nas do domków letniskowych i do domów spokojnej starości. Pisze o historii, skomplikowanych relacjach z sąsiadami i o mniejszościach, ale także o muminkach, Tove Jansson i saunach. Jej Finlandia to kraj wymykający się stereotypom, pełen sprzeczności i podziałów, wspaniały i trudny zarazem. Kraj lata i zimy. I ta książka mi się spodobała, bo to jest po pierwsze o Finlandii. Finlandii, która mnie bardzo urzekła wtedy, kiedy byłam w niej. I zwiedzaliśmy razem z mężem okolice Turku. Widzieliśmy wyspę Muminków i generalnie bardzo nas urzekł tam ten kraj, tamci ludzie, ta dwujęzyczność, piękna natura i jakaś taka swoboda ogólna. Dlatego bardzo chętnie się dowiem coś więcej na ten temat, na temat tego kraju, na temat mentalności ludzi. Książka bardzo mi się wydaje ciekawa, bardzo chciałabym ją przeczytać. Kolejna książka. Znowu w pewien sposób związana z północą, może niekoniecznie ze Skandynawią, ale z północą. Wyspa Niebieskich Lisów, legendarna wyprawa Beringa. Stephen R. Brown, przełożyli Krzysztof Cieślik i Marciej Miłkowski z wydawnictwa poznańskiego. Premiera tej książki będzie miała miejsce w marcu, 25 marca. Prawdziwa historia największej, najdłuższej i najdroższej ekspedycji naukowej wszechczasów. Udanej, tragicznej i do tej pory nieopowiedzianej. Stephen R. Baum, autor książki Amundsen, Ostatni Wiking, zabiera nas w fascynującą i niebezpieczną XVIII-wieczną podróż. Wyprawa nazwana Wielką Ekspedycją Naukową miała za zadanie zbadać obszary od Petersburga przez Syberię aż do wybrzeża Ameryki Północnej. Zlecona przez cara Piotra I Wielkiego kosztowała 1/6 rocznych przychodów Imperium Rosyjskiego. Dowodzona przez legendarnego Duńczyka Witusa Beringa obejmowała ponad 3000 naukowców i żeglarzy. Była jednym z najbardziej ambitnych i tragicznych przedsięwzięć w annałach historii morskiej i arktycznej. Wyspa Niebieskich Lisów to pasjonująca opowieść o czasach wielkich przygód, kiedy naukowcy byli prawdziwymi bohaterami i niebezpieczeństwa doświadczali na własnej skórze w imię nauki, pieniędzy, sławy i uznania. Wydaje mi się to być bardzo ciekawa opowieść o tej wyprawie podróżniczej, o tej wyprawie naukowej tak naprawdę, która też zainteresowałaby, myślę, wiele z Was.
A teraz przeskakujemy na temat filmów i seriali, ponieważ z literaturą są także powiązane adaptacje różnych książek. I teraz będzie taka lista, która mnie zainteresowała, ale też pojawi się jeden dodatkowy tytuł. A więc tak, Ania nie Anna. Serial inspirowany cyklem Ani z Zielonego Wzgórza, trzeci sezon, właśnie przed chwilą, dosłownie na dniach, wszedł na Netflixa. Na początku stycznia się pojawił. Ja na pewno będę oglądać, ponieważ dwa poprzednie sezony już oglądałam. Kolejna Netflixowa premiera 4 stycznia miała już miejsce. To jest Dracula na podstawie powieści Brama Stokera. Jest już dostępna do oglądania, więc jeżeli jesteście fanami tej historii Drakuli, to oglądajcie. 5 stycznia z kolei na HBO wchodzi film zatytułowany Cała prawda o Szekspirze. To nietypowy podobno film biograficzny, który przybliża widzom historię ostatnich 3 lat życia tego angielskiego dramaturga. Przenosimy się więc do roku 1613. Wtedy pojawiają się pewnego rodzaju przeciwności losu, z którymi Szekspir musi się zmierzyć. Jest to pożar w Globe Theatre, w jego teatrze. Jest to także śmierć jego syna Hamneta. No i generalnie ma też problemy ze swoim małżeństwem. 17 stycznia w kinach pojawi się kolejny film z cyklu o doktorze Doolittle. W doktora tym razem wcieli się Robert Downey Jr. W pozostałych rolach będą grali Antonio Banderas, Michael Sheen, a z kolei głosu zwierzętom użyczyli m.in. Marion Cotillard, Selena Gomez i Ralph Fiennes. Kolejna bardzo głośna premiera tym razem to Małe Kobietki na podstawie powieści Louisy May Alcott. Na ekrany kin w Polsce wejdzie 31 stycznia 2020 roku. Reżyserką tego filmu jest Greta Gerwig, która dała się poznać kilka lat temu jako twórczyni, jako reżyserka filmu Lady Bird, który był bardzo dobrym filmem. I tutaj Małe Kobietki mają bardzo dobrą obsadę, więc mimo dosyć anachronicznej treści, starej opowieści i dosyć takiego mało feministycznego może wydźwięku tej książki, to myślę, że ten film ma szansę zgromadzić bardzo dużą publiczność. Wspomnę także, że na polskim rynku także szykuje się polska premiera adaptacji książki, polskiej książki, i chociaż ja na pewno się na nią nie wybiorę, to może Was to zainteresuje. Otóż 7 lutego premiera ma film 365 dni na podstawie książki Blanki Lipińskiej w reżyserii Barbary Białowąs. A z kolei na sam koniec roku, na grudzień 2020 roku, zapowiedziana jest premiera Dune na podstawie powieści Franka Herberta w reżyserii Denisa Villeneuve'a. Jeżeli źle wymawiam nazwisko, to przykro mi, nie jestem frankofilką. Ciekawa jestem, czy wyczekacie wyjątkowo na jakąś premierę którejś konkretnej książki, możliwe takiej książki, o której ja tutaj nie wspomniałam. Jeżeli faktycznie o czymś nie powiedziałam, a według Was powinno się to tutaj pojawić, to dajcie znać. Może zrobię jakieś addendum. A jeżeli nie napisałam też o jakimś filmie, no to oczywiście także piszcie, bo może jakimś filmie nie wiedziałam, nie słyszałam, nie doczytałam. Piszcie do mnie na Facebooku, na Instagramie, znajdziecie mnie jako Fiszkową Kartoteka, albo na adres e-mailowy fiszkowa@interia.pl. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to subskrybujcie ten podcast w swojej aplikacji. W ten sposób żaden kolejny odcinek Was nie ominie. Zapraszam także do słuchania mojego drugiego podcastu, Lubię Wiedzieć. Tam mówię o różnych ciekawostkach. W notatkach do tego odcinka będą różnego rodzaju linki do stron wydawnictw, ewentualnie też do stron Netflixa lub HBO, gdybyście byli zainteresowani. Tymczasem do usłyszenia. Cześć, cześć.